Siemaneczko, z tej strony Araulen. A to jest tak długo wyczekiwany symulator farmy 2014 i żniwa, zielone żniwa, ciąg dalszy. Tak, mamy wczesne lato, a tutaj jeszcze nam pszenica i jęczmień nie dojrzały. Niestety. Więc trzeba będzie oszukać system. Swoją drogą ładnie tutaj wygląda. Stosunkowo szczegółowe jest. Ładnie. Więc będziemy musieli oszukać system i przesunąć porę roku do późnego lata. Tak, tak. Okej, więc zaczynamy. Mechanika. Następna runda. Późne lato, okej. Więc możemy żniwować. Ciśniesz, bestio. Kurde. R. Jedziesz. Jedziesz. No. Przepraszam, że tak długo nie było odcinka, ale... Miałem parę zmian. Miałem ogólnie w swoim życiu parę zmian. Miałem też troszkę w związku z tym mało czasu. Miałem kilka prac do zrobienia, i nad którymi ciągle pracuję. Później to przeprowadzanie konkursu i tak dalej. Niestety nie dałem rady. Jeszcze raz was za to przepraszam. I obiecuję, że teraz odcinki będą częściej. Nie wiem jak często, ale myślę, że wszystkie trzy gry, które są na moim kanale, powinny się pojawiać w ciągu jednego tygodnia. Tak, żeby każda gierka tam była jeden odcinek na tydzień. I myślę, że to jest, mogę spokojnie zrealizować. Bo będę miał teraz odpowiednie warunki do nagrywania. Okej. Tak ostatnio co odcinek z PSFA 14 to coś o DLC, ale chciałbym was informować o wszystkim. Więc tak, nie wiem nic odnośnie postępów prac. Są jedynie screeny. wybaczcie. Są jedynie screeny z gierki z fazy alfa. Nie alfa, no, to już raczej taka wczesna beta jest aniżeli alfa. No i są... Stój bestio. No i są te screeny, które tam gdzieś właśnie wam latają po ekranie, biegają sobie, żebyście mogli sobie je podejrzeć. I jak widać, na nich jest zmieniony HUD. Widać sadzarkę do ziemniaków, widać było zielonkę, coś tam jeszcze. Także postępy prac są, producent pokazuje, że nie robi pustych zapowiedzi, tylko powoli nad wszystkim pracuje. I myślę, że to będzie spoczko. Ogólnie wygląda dosyć fajnie. HUD jest troszkę skopany moim zdaniem w obecnym stanie, ale myślę, że to jeszcze poprawią, bo to nie jest dużo roboty zrobić to w projekcie graficznym. Jedyne co mnie martwi to maszyna, przyczepa samozbierająca. Nie wygląda to tam zbyt cudownie, model jest strasznie ubogi. I liczę, że to ulegnie poprawie, bo cóż, chciałbym, żeby wreszcie modele były jakoś bardziej dopracowane, ewentualnie żeby chociaż były te nowe w takiej jakości jak są teraz, gdzie i tak nie powalają. I liczę, że w PSF-ie 15 przy zmianie silnika te modele będą już całkiem zmienione, bo obecnie wy na nie narzekacie i mi też one się nie podobają. Więc tutaj się zgadzamy.
Co by tu jeszcze powiedzieć? Aha! Więc jest taka sprawa. A mianowicie założyłem Facebooka, fanpage kanału. Znajdziecie go pod adresem facebook.com/araulenplay. I co tam będzie się znajdowało? Przede wszystkim chciałem mieć jakiś stały kontakt z wami. Bo na tym YouTubie pojawiają się tylko filmy i tam mogę w tych filmach poinformować. No słuchajcie, to będzie najprawdopodobniej wtedy i wtedy będzie się działo to i to. Czasami potrzeba mi coś skonsultować z wami, obgadać, poinformować, że na przykład, no słuchajcie, już raczej nie dam rady się z odcinkiem wyrobić, bo to i to. I chcę, żeby właśnie głównie do tego służył mi ten Facebook. I zapraszam was tam, lajkujcie, bo będziecie mogli być na bieżąco z kanałem. I co? I wtedy będziecie wiedzieli, co i jak, dlaczego nie ma odcinka na przykład. Będę chciał was też pytać o różne rzeczy, jak na przykład co tam chcecie w następnym odcinku robić, czy co tam byście chcieli zobaczyć, jak coś tam, więc wiecie. Jeśli chcecie być na bieżąco i też troszkę podejmować decyzję, co ma być na kanale, to no lajkujcie. Nie, to nie jest jakieś wymuszanie, skądże. Po prostu mi nie zależy na lajkach, bo mnie zmotywują jedynie wyniki na YouTube, tak? Facebook to swoisty kanał informacyjny i na tym już będę się skupiał, więc jeśli chcecie być na bieżąco, to lajkujcie, jeśli nie, to olejcie tą wiadomość i oglądajcie dalej kanał. Więc to by było na tyle odnośnie Facebooka. Teraz wysypiemy ziarno, to był jęczmień. Wysuń. Tak. I rozpocznij. Okej. No, już. Teraz wycofamy. Jakby to. To już na drugie pole przejedziemy, wiecie? W tamtą stronę, co jedziemy. Jest też to, te dwa standardowe poletka są. To jedno skosiliśmy na poprzednim odcinku. A to większe myślę, że nawet dzisiaj skosimy. Obrobimy w sumie z trzy pola sobie. I o co chodzi? Mianowicie tam było strasznie późno zasiane zboże i najprawdopodobniej będziemy musieli je kosić późną jesienią. Niestety późną jesienią. Wiem, że to masakrycznie nierealne. Nikt nie kosi zboża jesienią, bo wtedy to już są pod siew przygotowywane. Ale niestety, no nic nie zrobię. A szkoda, żeby to przepadło, bo jednak będzie zysk jakiś z tego dodatkowy. Hamuj, wycofuj. Przyczepa w górę. Jak to? No. O co chodzi? O co, come on. 6,60 ton. Nie rozumiem. Nie może więcej pomieścić. Mam tam ponad 6,5 tony. A pojemność to 250 ton, więc o co chodzi? O co chodzi? Dobra, nieważne. Może jakiś ten błąd i to się naprawi z czasem. Jedziemy z powrotem na pole. I młócimy dalej. Okej. Kombajn nam się już zaczął brudzić.
I ruszamy. I młocimy. Cały czas się zachwycam nad żniwami w tej grze. Masakra, jak to ładnie wygląda. Playway też planuję jakoś niedługo wydać Farm Machines Championships czy coś takiego, czyli po polsku to jest chyba maszyny wielkie mistrzostwa czy coś takiego. I swoją drogą, taka ciekawostka, do tej pory gierka była jakoby samodzielną produkcją, niezbyt jakąś efektowną i no taki tam po prostu taki stosowny indie game to było. Teraz natomiast będzie to, gra będzie bazowała na SF-ie 14, co by świadczyło o tym, że w następnej części SF-a mogą zajść duże zmiany, no bo wątpię, że niszową produkcję bazowaliby w pełni na swoim high-endzie w momencie, gdy ten będzie pośmiał jeszcze DLC i gra cały czas jest w sprzedaży, cały czas ludzie ją kupują, a tu nagle wyskoczy jakaś gra, która jest wręcz bliźniaczo podobna do niej, tylko tam jakimiś szczególikami się różni. Więc myślę, że zmiany zajdą duże i Playway, jako że już się do tego przygotowuje, to postanowił niszową produkcję oprzeć na tym swoim high-endzie, podczas gdy w ten high-end za już nie za rok, bo to jakoś jesienią ma wyjść 15, podczas gdy high-end, obecny high-end stanie się takim mid-endem, średnim rynkiem, może nawet low-endem, a tym high-endem stanie się coś całkiem innego. I o co w tym Farm Machines Championships będzie chodzić? Myślę, że wiele osób już wie, o co kaman, o co chodzi w tej gierce, bo były już chyba dwie czy trzy części. No tam wcielamy się, jesteśmy rolnikiem, traktory, kombajny, takie tam rzeczy. I potem są wielkie mistrzostwa, zawody i tak dalej. Tam to na czas, wyścigi, praca w polu na czas, jakieś tam, wiecie, orka i tak dalej. I tam rywalizujemy z innymi, w tym wypadku chyba sztuczną inteligencją, NPC, i staramy się wygrać. Przy czym poprzednie części wyglądały dosyć, mimo ogólnie szata graficzna była kiepska, bardzo kiepska, to każdy wie, ale teraz ta szata graficzna będzie podobna jak w SF-ie, a traktory będą swoistego rodzaju parodiami. O co chodzi? Tam na przykład jeden będzie miał jakiś na przodzie będzie miał jakiegoś rekina zamontowanego, drugi jakąś czapkę pirata, trzeci coś tam jeszcze innego, więc takie parodie traktorów z celem w kontekście humorystycznym. I ciekawe jest też to, że ostatnio na rynku jest masakryczna moda na piractwo. Zaczęło się od Assassin's Creed'a 4, potem kilka innych rzeczy, kilka serii takich autorskich związanych z piractwem, z jakichś gierek. Teraz FMC będzie miał klimat piracki. Nie wiem czemu. Owszem, klimat piracki jest dosyć fajny, no ale
bez przesady, nie pakujmy znowu wszędzie klimatu pirackiego, bo to bez sensu. Więc cóż, oczywiście no nie będę psioczył na to, bo każdy tam, sam lubię erę piratów, w Assassin's Creedzie mnie to mega wciągnęło i zaciekawiło przede wszystkim, no ale jednak cóż, nie do wszystkiego się to nadaje, ale ciekawy jestem jak to wyjdzie, może nawet kupię, zobaczymy. Chciałbym się was też zapytać odnośnie jednej rzeczy. War Thunder. Gierka wojenna z samolotami, latamy, bijemy się i w ogóle. I tak miałem w planach, żeby ją nagrać. Żeby ją nagrać, coś tam pokomentować. Myślę, że to by było całkiem fajne, bo gierka dynamiczna stosunkowo, a ja czasami dość fajnie reaguję do mikrofonu, więc byłoby takie to pewne takie ożywienie kanału i samego mnie, bo jesteście przyzwyczajeni do tego, że gadam o czymś tam i w tle jeździmy kombajnem, traktorem czy coś i to tyle. Natomiast chciałbym coś takiego odmiennego i myślę, że War Thunder by mi na to pozwolił. A, akcencik. By mi na to pozwolił, bo no co? Gierka, tak jak mówiłem, wojenna, dynamiczna, historyczna. Fajne samolociki tam są. Myślę, że to by było naprawdę spoczko. I powiedzcie mi właśnie, napiszcie w komentarzach, tak? Teraz jeszcze w komentarzach, natomiast później już będę chciał się starać z wami o takich rzeczach przez Facebooka głównie mówić, komunikować. I właśnie dajcie znać, co o tym sądzicie, bo gierka naprawdę spoko i myślę, że moim wykonaniem byłaby jeszcze bardziej spoko. No, ale cóż. To już wasza decyzja, co tam sądzicie o tym. I lol. What the? Ślady na słomie? Okej. Wyłącz i jedziemy tam. Tam mamy dopiero zielone, jak widać, niestety. I będziemy musieli poczekać. Z tym, że to zajmie nam trochę czasu. Więc myślę, że... czekajcie. Tutaj coś niedokoszone. Kurde. Co, tutaj też będzie pszenica, to się ciachnie. Nie wiem, późno włączyłem stoper, nie wiem jak jest z czasem, ale wiem, że jest dosyć krótko. Więc myślę, że teraz nie będziemy już nic robić. Przewiniemy. Mechanika. I następna runda. Wczesna jesień, masakra. Teraz zatrudnimy pracownika. Dlaczego pracownika, pracownicy? Aha, muszę na farmę wjechać. I pracownikowi zleciłbym, żeby to skosił. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy będą tu pokosy z tego w ogóle jakieś, czy to już będzie gotowe do orki. Liczę, że jakieś pokosiki będą, przydałyby się. Bo za słomę też można fajnie zarobić. A na moich odcinkach jeszcze nie było zwożenia słomy, więc chciałbym to sprasować, zwieść i masakrycznie się zrage'ować na odcinku, bo wiem, że to jest upierdliwe strasznie i chciałbym z tym się zmierzyć. A poza odcinkiem też nic takiego nie robiłem. Myślę, że będziemy powoli ulepszać. Co będziemy ulepszać?
nasz arsenał maszyn, tak, arsenał heheszki, i będziemy powoli to, what the fuck, będziemy to powoli ulepszać, odłącz, tak, będziemy to powoli ulepszać i mieć coraz lepsze maszynki, chociaż niestety w przypadku pługów to tu za wielkiego postępu nie będzie, bo mamy tylko pługi czwórki i ósemki. Ale tam kultywatorów jest dość dużo, więc i siewnik jakiś też chyba inny jest, więc będziemy to powoli sobie ulepszać. Teraz jeszcze rozwiniemy silos, tak? Dodamy na jęczmień. Nie chcesz zrobić, zbankrutować, tak jak na singlu poza odcinkiem, bo wybudowałem wszystkie silosy i potem to się źle skończyło. Nieważne. Wybuduj jęczmień. Okej. To by było tak. O kuźwa. To najprawdopodobniej komunikat był z powodu tego, że ja wysypywałem jęczmień podczas gdy nie miałem magazynu. I przyczepa, pół przyczepy jęczmienia poszło się. Sami dokończcie. Straciłem tyle jęczmienia. Ojku. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Więc jeszcze raz zapraszam was na mojego Facebooka. facebook.com/araulenplay. facebook.com/araulenplay. Co tam będzie, to już wam powiedziałem. Piszcie w komentarzach, czy chcecie War Thundera na moim kanale. Wiem, że to giery fajnie, tu fajne przypały mogą być z ekipą, więc myślę, żeby jakąś ekipę się dało radę ogarnąć. Pierwszy odcinek może bym sam nagrał. A mam kilka osób chętnych do nagrywania, więc spoza YouTube'a, tak, spoza YouTube'a, jeśli byście chcieli, to myślę, że moglibyśmy coś wykombinować z chłopakami i seria by wyszła dosyć fajna, tak mi się bynajmniej wydaje. Więc co? Aha, mieliśmy jeszcze pracownika, pracownicy. Zbierz plony, tak. To było tu. Jej, od razu sprzedało pszenicę. Dobra, a czy... Jak sytuacja z tym? Z tym. Uuu, kurnik. Jest chyba słoma. Co to ma być? Jakieś kpiny są? Wniosek? Sprawdzaj alkomatem pracowników, bo inaczej to się może źle skończyć. Coś czuję, że sprasowanie tego będzie dużym wyzwaniem. Okej. Dobra, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Komentował dla was oczywiście Araulen. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, doradzajcie. Cześć.